Witaj. Ten materiał dedykuję wszystkim tym, którzy w grach wideo włażą tam, gdzie nie powinni. Tym, którzy nadużywają mechanizmów, wykorzystują mnożniki do niecnych celów, wyginają gry na sposoby, które się twórcom nie śniły. Oraz tym twórcom, którzy na widok takich zachowań nie oburzają się, że grają w moją grę inaczej niż bym chciał. Tylko reagują tak. Wow. Jakiś czas temu w swoim materiale wspominałem o dwóch najlepszych uczuciach, których nie wywoła żadne inne medium niż gry. Żeby to usystematyzować, nazwałem je faw oraz pip. Fuck, ale faza. Jak ktoś nie widział, polecam. A dzisiaj skupię się na konkretnej rzeczy, która w grach sprawiała mi zawsze mnóstwo radości i wywoływała jedno z uczuć omawianych w tamtym właśnie materiale. Ci z was, którzy potrafią czytać, wiedzą już po tytule, o czym będzie mowa. Fanom Crasha wyjaśniam, że chodzi o psucie gry. Nie, psucie gier. Nie potrafią czytać, nie? O ten niesamowity moment, w którym wpadasz na pomysł wykorzystania jakiegoś mechanizmu w grze niezgodnie z tym, co zasugerowano ci w tutorialu. I okazuje się, że pozwala ci to w nieoczywisty sposób coś wygrać, osiągnąć coś na przykład o wiele za wcześnie, ale też o ten niesamowity moment, w którym twórcy wynagradzają cię za węszenie po kątach i szukanie ukrytych, tajnych rzeczy, na przykład jakiejś broni, która przez kolejne kilka godzin będzie znacząco przewyższać dowolną inną napotykaną na twojej drodze. Lub nagradzają za to, że wlazłeś tak głęboko w przygotowane przez nich systemy, że potrafisz je wykorzystać na 1000%. Żeby to w uproszczeniu jakoś zilustrować, masz postać, która może trzymać dwie bronie naraz, a po odblokowaniu konkretnej klasy postaci może atakować dwukrotnie. Więc ogarniasz, że jesteś w stanie zbudować sobie koksa o czterokrotnie wyższych obrażeniach niż standardowe. I w niektórych sytuacjach przechodzić przez przeciwników jak nóż przez masło, a właściwie cztery noże. Taki trochę RPGowy przykład, ale da się to rozciągnąć na właściwie każdy gatunek. A to niezwykle satysfakcjonująca sprawa. Problem w tym, że chyba nie wszyscy zgodzimy się, że to rzeczywiście takie wspaniałe uczucie. Dyskurs na temat balansu w grach singlowych trochę przemieszał się z tym dotyczącym gier sieciowych. Abstrahując już od tego, że nierzadko narzekania na balans wynikają z tego, że komuś po prostu nie idzie. Pozdrawiam wszystkich Polaków z bijatykowej społeczności, którzy przy każdej kolejnej grze muszą przewracać oczami na nas, casuali. Trudno mi stwierdzić, jak bardzo balansowanie sprowadza się faktycznie do wyrównywania szans, a jak często celowo na przykład wzmacnia się słabszą postać, żeby ludzie nią grający też mieli coś z życia i żeby przy okazji zmienić rozkład sił w mecie. Jak już nas trochę oglądacie, to wiecie, że staramy się tutaj nie udawać ekspertów od rzeczy, które znamy tylko z perspektywy odbiorcy. Co polecam wszystkim, tak ogólnie życiowo, nie tylko w kwestii gier. Tyle się w życiu naczytałem bzdur pisanych na temat prowadzenia magazynów dla graczy, że już nigdy nie założę, że zrobiłbym Overwatcha 2 lepiej, ani że czemu twórcy nie dodali tego feature'u, przecież to takie proste. To są programy komputerowe, ja się na tym zupełnie nie znam. No i dobre. Ale to nie oznacza, że nie mogę zrzeć pizd. Apelować o wprowadzanie do gier rzeczy fajnych z punktu widzenia właśnie odbiorcy. Wróćmy więc do gier singlowych, bo to właśnie tych gier dotyczy mój apel. No więc sytuacja, w której ktoś znajduje łatwy sposób na przejście czegoś w singlowej grze, to nie jest to samo, co sytuacja, w której twój 10-letni kolega ogarnia, że ty też nie umiesz grać w Tekkena 3 i jak wybierze Ediego, to siłą rzeczy spuści ci oklep. Czy to dalej jesteś zły po tylu latach? Nie jestem zły. Z jakiegoś powodu wielu graczy przyjęło za coś oczywistego, że jak w grze uda ci się znaleźć jakąś potężną broń albo wypracować jakiś build, który sprawia, że nie wiem, boss pada od kilku strzałów i nawet nie zdąża się odpalić kolejna faza walki, to jest jakiś błąd projektanta. Dlaczego? Oczywiście nie chodzi o przypadki typu zauważyłem, że dosłownie wystarczy spamować jeden przycisk i stajemy się nieśmiertelni, bo takie przypadki też się zdarzają, co nie? Cień Mordoru? Cheezowanie wszystkiego to żadna przyjemność, a mnie właśnie o przyjemność z gier się rozchodzi. Pamiętam dokładnie moment, kiedy narodziła się w mojej głowie myśl, z której wykiełkował ten materiał. Rozmawiałem z kimś na temat jednej z najlepszych gier taktycznych w historii, Tactics Ogre. Teraz w wersji Reborn da się ją ograć na współczesnych platformach, co polecam. Powiedział, że łucznicy w tej grze są przesadzeni i że jak zrobisz sobie drużynę z samych łuczników, to wygrywasz wszystko z przysłowiowym palcem w przysłowiowej dupie. Pomijając już to, że to nie do końca prawda, pomyślałem sobie, i co z tego? Raz, że prawie nikt tak nie zrobi, bo jednak intuicyjnie dywersyfikujemy sobie drużynę, a dwa, że nawet gdyby ktoś tak zrobił, to przecież będzie to dla niego cholernie satysfakcjonujące. Zauważył lukę, czy zostawioną przez projektantów celowo, czy nie, wykorzystał ją i tym samym rozpracował system, co samo w sobie bywa o wiele przyjemniejsze niż podążanie krok za krokiem szlakiem wytoczonym przez twórców. No i właśnie, piąteczka dla każdego, kto mnie tak słuchał i zastanawiał się, no dobra, to kiedy powie coś o Zeldzie? Ja już to wiedziałem. Zanim zacząłem mówić, to Krzysiek już wiedział. Otóż teraz powiem, jakiś czas temu już o tym wspominałem, ale Breath of the Wild, czyli nie ta Zelda, co wyszła teraz, tylko ta poprzednia, złożone było z kilku fajnych mechanizmów opartych na silniku fizycznym i czymś, co twórcy nazywali silnikiem chemicznym. Czyli właściwie też fizyce, tylko nie takiej, do której jesteśmy przyzwyczajeni w grach, bo z jednej strony mogliśmy zrzucić na przeciwnika coś ciężkiego i go zgnieść, silnik fizyczny, a z drugiej na przykład strzelić elektryczną strzałą w taflę wody i potem pozbierać sobie z niej martwe, porażone prądem ryby. Silnik chemiczny.
techniczny. Knowledge. Mechanizmy te dało się ze sobą w ciekawy sposób łączyć, bo na przykład metalowe przedmioty nie tylko przewodzą elektryczność, ale działa na nie też magnetyzm. A gracze spuszczeni ze smyczy, bo smycz w Breath of the Wild po tutorialowym obszarze praktycznie już nie istnieje, zaczęli robić z tymi mechanizmami różne dziwne rzeczy. Przechodzić przygotowane przez twórców łamigłówki na durne sposoby, wykorzystywać bomby do wystrzeliwania się do celu. Ogarnęli, że moc zatrzymywania przedmiotów w czasie i wpływania na ich trajektorię oznacza, że można podróżować na wielkich kamieniach. Nie ukrywam, że to właśnie nowa Zelda skłoniła mnie do tego, żeby wreszcie rozwinąć temat, który pewnie ponad rok temu zapisałem sobie jako rant o tym, że pozwalajcie nam popsuć swoje gry. Bo twórcy tamtej poprzedniej Zeldy obejrzeli sobie te wszystkie filmiki, jak ludzie popsuli ich grę i zareagowali tak. I potraktowali te reakcje graczy jak jeden z kluczowych atutów, wykorzystując to w sequelu. Zaprojektowali jeszcze bardziej elastyczne mechanizmy, dające jeszcze więcej swobody. A to zaowocowało tysiącami, jeśli nie dziesiątkami tysięcy nowych sposobów na popsucie gry. Każdy z ponad 150 szrajnów, czyli takich dungeonów opartych na ogół na dwóch, trzech łamigłówkach, da się przejść na mnóstwo sposobów. A cała gra, jak możecie przeczytać w mojej recenzji, polecam, CD Action 03-2023, już na sklep cdaction.pl i w dobrych punktach z prasą, jest właściwie jedną wielką łamigłówką i do niej na wielu poziomach też zastosowano to właśnie podejście. Psujcie śmiało. W związku z tym mógłbym dosłownie teraz wejść na YouTube'a i w ciągu minuty znaleźć 5 filmików pokazujących jakiś szokujący sposób na zrobienie czegoś w Tears of the Kingdom. Szokujących dla mnie, mimo że dobrze już znam tę grę i poświęciłem na nią o wiele więcej czasu niż to absolutne minimum potrzebne do ukończenia i napisania recenzji. W którymś odcinku naszego podcastu Krzysiek mówił o błędzie w Crashu, który pozwalał skoczyć trochę wyżej niż normalnie. W Crashu Bandicoot też jest taki ruch, który jest trochę bugiem, trochę nie, ale go zostawiono i zrobiono z niego feature, że jak wciśniesz skok, slide jednocześnie kręci oka, to on skacze wyżej. I o tym, że twórcy zdecydowali się ten błąd zostawić w grze. Co często świadczy o szczególnej świadomości twórców, o tym, że nie są oderwani od rzeczywistości, od tego, jak faktycznie gracze grają. Tym więc dziwniejsze, że uosobieniem tego podejścia jest teraz akurat czołowy zespół deweloperów Nintendo. Zostawianie na dłuższą metę nieszkodliwych błędów, tak jak w przypadku Crasha niuansujących grę, a nie szkodzących jej, czy w ogóle projektowanie gry tak, żeby gracze sami wprowadzili w nią nieskończoną wręcz liczbę niuansów, jak w przypadku Tears of the Kingdom, to coś, co po prostu kocham w grach i najchętniej obsypywałbym złotem każdego twórcę, który się na to decyduje. Drodzy deweloperzy, dajcie nam psuć swoje gry, bo to nie jest coś, na czym mogą skorzystać wyłącznie zajmujący się psuciem gier speedrunnerzy. Korzystam na tym ja, korzysta Krzysztof, pomachaj do państwa. Korzysta masa innych graczy, często nawet nieświadomie i to też jest super. No i sami twórcy. Spójrzcie tylko na sukces symulatora kozy, gry nie tak po prostu zabagowanej, ale celowo popsutej w konkretny, zmyślny sposób. To ekstremalne podejście i oczywiście nie chodzi mi o to, żeby tak po prostu nie naprawiać gier. Gorąco namawiam jednak do robienia tego z olejem w głowie i bez kija w dupie. Do zobaczenia i zagrajcie w serię Blackwell. Przypomniałem się tylko jeszcze, że teraz jak gram w Diablo 4, to jest mnóstwo takich sytuacji, gdzie... Cześć widzowie, gram w Diablo 4, to jest taki build na przykład dla Sorca, który polega na tym... Nie, który polega na tym, że nieskończona mana! Dobra, nara! Spierdalaj!